Witam, witam, tutaj gdzie dzisiaj będzie Jazzga z bardzo dużej ilości paczuszek. Może nie wiem, czy wszystkie w tym odcinku otworzę, ale mam 8-9 paczek. Jedną sobie już otworzyłem już dawno, mianowicie paczka od Aleksa Jankowskiego. To jest Pozdrawiam cię serdecznie. Wystawił on za 30 zł Millennium Racer, proszę bardzo. Gra mojego dzieciństwa, jako iż osobiście fanem ścigałek, wyścigowych gier nie jestem, to Millennium Racer przypadł mi do gustu. No, za dzieciaka ogrywałem dosyć sporo tego, ale nie wiem, w jakim to było wydanie, bo to było bardzo, bardzo dawno temu. No, ale jest ekstra klasyki, tej czerwonej, tej starej, e, i fajnie, bo ja sobie ją tak zbieram pobieżnie. No i się fajnie, że się trafiło, bo nie, e, nie pojawiały się ogłoszenia z tym, z tą grą. I udało mi się tutaj takie info dla Alexy, Alexa: udało mi się tutaj e, grę zainstalować, więc super fajna sprawa. Ale już odpalić był problem, więc może coś tam jeszcze znajdę, może jakoś to rozwiążę, a jak nie, to jak pisałem właśnie prywatnie sobie, że kupię jakiś... Znaczy, nie wiem, czy kupię, bo mam taki inny komputer, może tam jakiegoś XP zainstaluję, zobaczymy. Dobra, e, no, no to lecimy dalej. Generalnie to mam bardzo, bardzo dużo paczuszek, jak już wspominałem. Muszę sobie wyciągnąć narzędzie zbrodni moje, czyli nożyk. E, tutaj mamy. Paczuszkę, którą sobie już, że tak powiem, otworzyłem leciutko, żeby zobaczyć co tu jest, bo mnie to zaciekawiło, czemu takie cienkie, cienki taki list normalnie, taka kopertówka, co w tym jest, ale sobie przypomniałem, bo tutaj po 2 złote za grę, za paczuszkę 4 złote i mamy dwa tytuły z takiej bombowej serii, która jest w takim kartoniku, po piątaka kiedyś chodziły gry z bombowej serii, zdziwiłem się, że takowa seria się pojawiła w ogóle ale widziałem kilka gier z niej i na przykład tutaj właśnie pani sprzedała mi to za 4 zł. I najbardziej zależało mi oczywiście na tej grze End of Twilight, Zaginiona Tarcza Wikinga. W całości po polsku gra. Proszę bardzo. Udało się to dorwać yy, farcikiem, bo już po to odbiór osobisty miał lecieć. I szczerze, wygląda to jakaś przygodówka, RPG ciężko powiedzieć. A jest to taktyczna gra strategi strategiczna. Pozbawiona niepotrzebnej przemocy, Jakie kurcze śmieszne tytuły. Znaczy, śmieszne ten, śmiesznie opisane. Na screenshotach tak wygląda jakiś ten, czy godówka, e, ale jest to jakaś strategia. Proszę bardzo, płyta jest takowa. Dosyć mroczna. W bardzo w fajnym stanie, więc tak to wygląda. E, no i jestem tego tytułu bardzo, bardzo ciekaw. No i jeszcze olimpijskie zmagania 2002. 2002 rok. No, nie, nie wiem, nie jestem fanem tego typu gier, ale jak już pani sprzedała, wystawiła dwie. O, też taka szara płytka. To uznałem, że wezmę przy okazji. Może sobie kiedyś uzbieram więcej gier z tej bombowej serii. Zobaczymy, nie? Jak na razie mam za dużo serii wydawniczych rozpoczętych, jeśli chodzi o zbieranie. No ale za 4 zł ta gra, szczególnie ta End of Twilight, mnie skusiła. Chyba ja gry strategiczne bardzo lubię, a wpisałem sobie, przypomniałem sobie, że sobie wpisałem, przecież jestem głupi co to jest za gra i sprawdziłem, że to jest strategia, to uznałem, że sobie wezmę. Oj, tutaj moja etykieta było nie trudno. Jak to kurczę tutaj naciąć, tak, żeby było bezpiecznie. Dobra, jest git. O, i tutaj mamy paczuszkę od Pani na Vinted. I tutaj mamy co to jest? Jakiś gratis? Nie, 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 dobra. Tutaj kosztowało mnie to grosze, chyba po 12 zł od gry. Jest tutaj coś wspaniałego, mianowicie coś, co nie mogłem dorwać długo. Nie szrek trzeci, ale szrek trzeci też bardzo fajnie, ale zaczniemy sobie od Disney Magiczna kolekcja 102 Dalmatyczyki, psiaki na pomoc. Bardzo się cieszę z tej zdobyczy. Dziwna sprawa, bo w środku zazwyczaj jest takie zwykłe pudełko, takie jak to, tylko że żółte. A tutaj mamy to takie, którego niezbyt lubię, ale i tak, jeśli chodzi o 102 Dalmatyńczyki, psiaki na pomoc. To jest to super sprawa, bo to kosztowało mnie 12 zł. A latem demon powraca. A szczerze, tej gry nie znałem nigdy wcześniej i nie mam jej właśnie z Disney Magiczna kolekcja. więc to jest coś pięknego, że to się trafiło. W takim wydaniu, właśnie uchwytowym, tak to nazwę, mam jeszcze, bodajże, i nie ma mocnych. Ostatnio otwierałem zresztą, więc spoko. Ale naprawdę giga, giga fajnie, że jest tutaj ta obwoluta, bo to będzie ładnie wyglądać na. Półeczce, jak najbardziej, nie? Więc no, z tego się bardzo cieszę. Yy, ale liczyłem w głębi serca, nie powiem, o kurczę teraz tego założyć nie mogę. Liczyłem w głębi serca, że będzie to wydanie to takie szersze, bo mam z Disneya magicznej kolekcji trochę więcej tych szerszych wydań, bo to jest takie to wąskie. No ale i tak super, bo ta gra ciężko ją było bardzo dorwać. Szrek trzeci, następna gra od pani yy, Jerzy Sztur i Zbigniew Zamachowski w grze szrek trzeci. Szreka sobie zdobywam, mam szrek Forever. I nie wiem czy dwójkę, ale to nie jestem pełen do końca, więc jak najbardziej do kolekcji Shrekowej wędruję. I co do samego szereka, to mam figurki szreka, osła i kota w butach. I tam inne, ale to już takie mniej prestiżowe figurki bym powiedział. Te trzy są bardzo fajne, zresztą tutaj są te postaci, których figurki mam. Więc to będzie na półeczkę razem z tymi figurkami. Jak będę miał kiedyś jakieś takie tematyczne półeczkę. Na przykład mam figurki Skako i Kokosz i gry Skako i Kokosza będą w jednym miejscu. Hmm. Czy chcemy sobie tworzyć tą wielką paczuszkę? Jeszcze na... Myślę, że tak. Myślę, że to będzie fajny, okwity odcinek dzięki tej paczuszce. Pyk. Pyk. I pyk. Nie wiem co w tej paczuszce jest. Nie jestem pewien w sumie. A, i tutaj jest coś fajnego, bardzo. E, liczyłem. Oj, znowu było mieć etykietę. Tutaj mamy Down of War e, ze złotej kolekcji. Co prawda, mm, Down of Wara już posiadam w wielokrotnych kopiach. Tą grę. Ta gra bardzo dużej serii, e, ilości serii wydawniczych się już pojawiła. I mam nawet. Mm, dajcie mi chwilę. Mam nawet ze złotej kolekcji, ale Dauno War, dwójeczka antologia, więc proszę bardzo, ale o wiele spójrzcie, zwróćcie uwagę, o wiele węższe. E, I tutaj mamy Dauno War jedyneczkę z dodatkami i to jest coś pięknego, to chyba trafiło się za, żeby was nie skłamać, chyba 40 zł. E, pan bądź pani, już nie pamiętam, obniżała cenę, bo to obserwowałem, obniżał chyba pan e, mniejsza. Obniżał cenę i obserwowałem tą tą ofertę. Jak się trafiło za 40 zł, nie chciałem, żeby schodził niżej, żeby był smarcik i wziąłem, bo 40 zł to i tak jest super cena. I tutaj mamy właśnie taki pakiet Winter Assault oraz Dark Crusade. E, I mamy tutaj trzy pudełka w środku. E, jest podobnie z Heroes 5 kolekcja. Też to mam w złotej kolekcji na półeczce, więc to jest super sprawa. I jest to na pewno szerokie, fajne wydanie. No, i do kolekcji oczywiście ze złotej kolekcji. E, ze złotej kolekcji samej nie brakuje mi dużo tytułów. Na pewno najcięższym do zdobycia będzie Gothic mm. Universe, Disciples e, i. Disciples 3. I i i i, jedno mam na końcu języka. E, jak to się nazywało? Mm, dobra, nie przypomnę sobie. Nie będę tak teraz myślał. Aha, Age of e, Empires 3. Więc to myślę, że będą najdroższe. Gry do, do zdobycia, ale nie wiem, czy im się w ogóle uda. Szczególnie Gothic Universe. Mamy instrukcje, poradnik gracza Dark Crusade, Winter Assault i Down of War. Co ciekawe, te pudełka ja już posiadam w kolekcji, więc prawdopodobnie trafiły się w jakimś zestawie. Prawdopodobnie ktoś miał ze złotej kolekcji po prostu to wydanie i razem wkupione były i stracił tą obwolutę. Jakby miał tą obwolutę, to mógłby fajnie sprzedać, ale niestety nie miał. Kurczę, jakbym sam zdobył tą obwolutę, tylko i to, te instrukcje, to bym miał yy, komplecik. Yy, bo ja tam mam już. Właśnie. Mam już te pudełka, nie? Coś śmieszna sprawa. To są identyczne pudełka. No więc tutaj mamy ze złotej kolekcji. Yy, I w sumie na ten odcinek to będzie tyle, bo jest on obfity w zdobyczę. Także do następnego odcinka. Elo, elo. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia Wam życzę.